Lines the situation. He's going to be walking up, spots Pronex here in the corner, takes him down, turns around for the 180, still 15 bullets left. Fiber clutches it! Czy chciałbyś choć w małym stopniu grać jak profesjonalista lub po prostu stać się lepszym w CSGO? Jeśli tak, to zapraszam cię do oglądania. Oh my god, Pasha! How did they... Times that I've seen you lose your... Siema, z tej strony Kalos i witam was w nowej serii na moim kanale, a mianowicie pokażę wam, jak grać lepiej w CSGO, jak się stać po prostu lepszym graczem. Podzielę tę serię na kilka odcinków, gdzie pokażę wam różne zagrania, przygotowanie do gry, jak znaleźć drużynę itp. Ja myślę, że mam już jakieś doświadczenie w tej grze, ponieważ mam aktualnie orzełka w laurach i przegranych ponad 2000 godzin. Więc jeśli oczywiście ta seria wam się spodoba, to nie zapomnijcie ocenić tego materiału i zapraszam was do oglądania. Pierwszą rzeczą i w sumie najważniejszą w dzisiejszym odcinku jest znalezienie odpowiedniej drużyny. Co mam na myśli mówiąc odpowiedniej? Chodzi mniej więcej o to, abyście znaleźli 4 graczy na swoim poziomie o podobnych rangach. Nie polecam wam grać w drużynie, która ma dużo wyższe rangi od twojej, ponieważ w ten sposób nie nauczysz się grać i będzie ci ciężko kogokolwiek zabić. Jeśli nie masz na przykład 4 znajomych do gry, polecam kilka stron, gdzie można w dość łatwy sposób znaleźć swój odpowiedni team. Zapomniałem powiedzieć również o najważniejszej rzeczy. Nie grajcie solo, nie grajcie samemu, naprawdę grajcie z drużyną, ponieważ tak się kończy granie samemu. What the fuck are they saying? I don't know, it's like a blip. Can't even talk, I forgot. Ten punkt miał się pojawić w następnej części, ale postanowiłem go wrzucić teraz. Pamiętajcie, podstawową rzeczą podczas tej gry jest spokój. Nie bądźcie agresywni, ponieważ w ten sposób meczu nie wygracie. Musicie się wzajemnie wspierać, a nie wydzierać, tak jak ci panowie na filmie. No jasny, kurwa mać! Leż, kurwo. Czekaj, czekaj, chuj. Nie goń go czasem. Kurwa, nie goń go! No! Pojebany jesteś, kurwa! Masz autokampy i na kałacha wychylasz, kurwa, na blisko! Na jakie blisko? Ja pierdolę! Jesteś zjebany, kurwa, masz pakę przy sobie i go gonisz! Jak on miał pakę, kurwa? Chuj w dupę, kurwa! Dupek! Miałeś pakę na midzie. Chuja na midzie miałem. Trzecim punktem w dzisiejszym odcinku jest ustawienie gry oraz sprzęt. Pamiętajcie, pierwszą i najważniejszą rzeczą, aby móc zacząć grać w CSGO, są wasze słuchawki. Nie grajcie na głośnikach, ponieważ grając na głośnikach na pewno nie będziecie słyszeć przeciwnika w kluczowym momencie, na przykład macie klacza 1-1 i nie odczycie małego tupnięcia, no bo ponieważ będziecie mieli te głośniki daleko od siebie. Mając słuchawki, słyszycie przeciwnika dokładnie, gdzie on jest. Plus, no wiadomo, grając CS na samych słuchawkach, okej, słyszycie wszystko, ale no to wam nic nie da, ponieważ musicie posiadać również mikrofon. Ja na przykład mam mikrofon w słuchawkach. Wiadomo, no bez mikrofonu nie ma gry. Gdy gracie z teamem, wchodzicie na TeamSpeak'a, musicie mieć mikrofon, aby dawać info. Musicie się skupić na grze, a nie, no wiadomo, gadać o głupotach, ale to w sumie nie o tym jest ten punkt, że musicie dawać info, tylko jest teraz sprzęt i dźwięk, czyli najważniejszą rzeczą są słuchawki, musicie je mieć, aby zacząć grać w CSGO. Drugą rzeczą jest ustawienie waszego stanowiska. Musicie mieć dużo miejsca na biurku, tak jak na przykład ja mam tutaj podkładkę prawie 50 cm od SteelSeries. Wiadomo, bez podkładki się trochę dziwnie gra na takim blacie, no nie polecam grać. Kupcie sobie podkładkę, nie musi być akurat ta podkładka, możecie mieć mniejszą, są jeszcze wiadomo mniejsze, no ja akurat mam to największą, ponieważ mam bardzo niskie DP i robię takie ruchy w CSGO. No i jak wiadomo, wasz sprzęt, czyli wasz komputer, no nie możecie grać na jakimś słabym komputerze, no ja akurat mam tutaj swój nowy komputer, który niedawno zakupiłem. Mam ponad 300 FPS w CSGO, więc no mi się gra bardzo przyjemnie. Tak więc jeśli macie słaby komputer, polecam wam kliknąć tu w ten film, gdzie pokazuję wam, jak zwiększyć FPS w CSGO. Ponieważ żeby grać dobrze w CS-a, musicie mieć ponad te 60 FPS-ów, ponieważ
Każda ścinka, każdy lag, no, będzie wam utrudniał grę. Musicie mieć płynną grę, aby odczuwać, że no, przyjemnie wam się gra, wiadomo. Tak więc najpierw przed rozpoczęciem naszej gry musimy sobie ją w odpowiedni sposób ustawić, dostosować do własnych upodobań. Tak więc pierwszą rzeczą, znaczy w sumie te zaawansowane ustawienia wideo, te pierwsze trzy nie mają kompletnie znaczenia na wpływ waszej gry, lecz detale shadera już mają. I tu nawet nie chodzi o FPS-y, tylko ustawiając sobie na bardzo wysokie, gdy na przykład rzucicie smoke'a, tu będziecie teraz dziś mieli film, ten smoke jest bardzo duży. Gdy macie właśnie ustawionego shadera na niski, ten smoke jest mniejszy i szybciej dostrzeżycie przeciwnika niż grając mając ustawionego shadera na wysoki. Tak trochę nie wiem, nie wiedziałem jak to wam wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że mniej więcej to rozumiecie, że film wam to odwzoruje. A drugą rzeczą są proporcje ekranu. Ja domyślnie gram na rozdzielczości 16:9, czyli mam wszystko takie małe, nie mam strasznie dużych tych modeli. Gdy ustawicie sobie rozdzielczość 4x3, 1024x768, ten ekran będziecie mieli rozciągnięty i też gdzieś tutaj będziecie mieli właśnie zdjęcia wyświetlane, jak wyglądają modele postaci. Grając 4x3 macie mniejsze pole widzenia, możecie się bardziej skupić i macie większe modele postaci, więc łatwiej będzie wam strzelić headshota. No mi łatwiej się gra na rozdzielczości 16:9, ponieważ mam to wszystko duże i łatwiej jest mi po prostu kontrolować mój karabin, na przykład AK-47. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Przejdźmy sobie teraz do naszego celownika. Aby ustawić sobie wasz własny celownik, trzeba pobrać mapę z warsztatu o nazwie Crossshire Generator. Wchodzicie sobie na taką mapę, klikacie graj, bez botów i na tej mapie sobie ustawiacie wasz celownik. Okej, tak więc jesteśmy już na mapie i co tutaj się dzieje? Naszym oczom ukazuje się Crossshire Style, takie no, no nie wiem jak to opisać, tutaj dostosowujecie swój własny celownik, ale gdy się właśnie odwrócicie, macie tutaj celowniki wszystkich zawodników. Tutaj macie Paszy, Taza, Snaksa, Białego i Neo. Ja nie pamiętam, czy ja mam celownik, nie chcę go zmieniać. Ja mam Bolsa. Tak, ja mam Bolsa. Mi się na nie fajnie gra. Tak, ja mam właśnie Bolsa. No i żeby po prostu zmienić ten celownik, musicie sobie w niego strzelić. Na przykład Jarek Pasza ma taki celownik. No, ja nie lubię takich celowników, które się ruszają, ponieważ no, ciężko mi się na nich strzela. No i one są po pierwsze duże, te celowniki. Zobaczcie, no. Przejdźmy sobie na przykład tutaj, gdzie jest głowa. Zobaczcie, no. No niby się mieści cały. I no, łatwo jest, znaczy no mi jest ciężko strzelić headshota, ale na przykład gdy ja sobie ustawię ten swój celownik Bolca, to zobaczcie, ja jeszcze ile mam przestrzeni na głowie, aby po prostu zabić tego przeciwnika. No wiadomo, no każdy ma inaczej ustawione, no ja akurat gram na celowniku Bolca, ponieważ ja wolę taki mniejszy celownik. No i gdy sobie już wybierzemy na przykład taki celownik, możemy go jeszcze dostosować, właśnie podchodząc do tej ściany. Tutaj sobie ustawiamy, na przykład ja chcę klasyczny, statyczny i widzicie, ten celownik się już nie rusza. Tutaj mamy wielkość, podchodzimy sobie, na przykład teraz jest mniejszy. Thickness to jest chyba grubość tego celownika, zadajemy na -1, aby był cienki. Gap jest to takie właśnie zmniejszenie, nie wiem jak to powiedzieć, że tutaj no widzicie, teraz jest taki wielki, ale ja na przykład wolę grać na takim małym. Tutaj oczywiście zmienię kolory tego celownika, no ja teraz ledwo co ten celownik widzę, mam strasznie jasno w pokoju, no ale polecam wam oczywiście grać na zielonym, ponieważ nie wtapię się jakoś tu, no zobaczcie, na przykład tam by był koleś, to można go łatwo w sumie fajnie wypeskować. Tutaj mamy bramowanie, czarne chyba. O, widzicie, teraz ten celownik jest czarny. No ja sobie zdaję na off, bo mi jest to niepotrzebne. Alfa jest to przezroczystość, a dot to jest taka kropeczka w środku. No nie polecam tego. Ale jak widzicie, na przykład ten celownik bardzo ładnie się prezentuje, ponieważ to jest akurat mapa dekarz. Stoimy sobie od CT i tam po prostu wybiegają i można ich łatwo pestkować. Tak więc, no polecam wam tą mapkę, ponieważ tutaj dostosujecie do siebie wasz własny celownik. Okej, tak więc to by było na tyle z pierwszej części z moich poradników, jak grać lepiej w CSGO, jak stać się lepszym. Jeśli oczywiście ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Zapraszam was również na mój fanpage na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie.
Piszcie tam w komentarzach, co byście chcieli, abym dodał do tej serii, albo co po prostu zmienić w tej serii. Czy ten styl, jaki teraz prowadziłem, czy on się wam podoba, czy on wam odpowiada, czy coś zmienić. Pamiętajcie, każda wasza zmiana będzie dodana do odcinka, ponieważ ja się do was dostosuję, ponieważ ja chcę wam pomóc, a nie sobie, ponieważ ja już potrafię grać w tą grę. Tak więc trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!